Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, będziemy chcieli spotykać się obok serii codziennej, którą, jak już wiecie, pewnie nazwaliśmy sobie Wielkopostki, Wielkopostne Zagwozdki, obok bogatych słów, które będą także w takiej wersji wideo. Chcemy w Wielkim Poście spotykać się także na zasłuchaniu w Słowo Boże. Będą te odcinki troszkę dłuższe, będą około 20-30 minutowe. Tytuł tych odcinków, których będzie 6 na każdą niedzielę Wielkiego Postu, jest następujący: Twarze Kalwarii. Różne osoby, różne historie, jeden Chrystus. Każdej niedzieli Wielkiego Postu będziemy chcieli przypatrzeć się jednej postaci związanej z Chrystusem, związanej z tajemnicą Jego męki, śmierci, zmartwychwstania, by niejako najpierw spojrzeć na jej historię życia, na jej życiorys, ale także na jej relacje z Jezusem Chrystusem, by odpowiadać sobie też na pytanie, czy ta i ta osoba mogły wybrać inaczej, czy mogła dokonać innego wyboru w swojej relacji z Jezusem Chrystusem. Serdecznie zapraszam Was do tego wydarzenia, do tego słuchowiska. Pewnie nie będzie to łatwe słuchać pół godziny mojego gadania, a wierzę, że nie mojego, że Pana Jezusa, Ducha Bożego. Ale czujcie się, kochani, najserdeczniej do tej nowej serii zaproszonymi. Z tego serca Was pozdrawiam, zapraszam do tego zobaczenia Chrystusa poprzez spojrzenie na Niego oczami osób, które będziemy poznawać. Nie chcę ich teraz wymieniać, to będą osoby bliskie Jezusowi Chrystusowi. Może też z takim odniesieniem do nas, czy my czasami z jedną z tych osób, może wszystkimi, może dwoma, może trzema, nie utożsamiamy się, nie przejawiamy bardzo podobnych zachowań. Serdecznie zapraszam, serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego. Z Bożym błogosławieństwem.